Dzień dobry, jestem Ethan, a przed wami gra Banished, w której będziemy musieli zaopiekować się, no cóż, po prostu naszą małą osadą. Można powiedzieć tyle w opisie. A co pokaże nam gra? To zobaczymy, jak już w nią zagramy, tak więc zacznijmy sobie nową grę. Tutaj powiedzmy gdzieś tam z przypadku dajmy dużą mapę. Ok, niech zostanie. Wyłączmy sobie jakieś katastrofy i myślę, że na początek można zacząć od easy. Tak więc na takich ustawieniach wypadałoby tą grę zacząć, żeby też zbyt szybko się nie skończyła. Wprawdzie kiedyś w nią grałem, ale to było wieki temu. Ok, no wczytuję się. Ok, no i mamy moją małą osadkę i od razu nam się tutaj zaczęło od zimy. Także na razie bym sobie, chociaż nie, niech w sumie powolutku sobie idzie. Ok, to sobie poustawiam od razu tak jak to w zwyczaju miałem zawsze. Mapa chyba na razie nie będzie mi potrzebna, to się przyda. Limity. A myślę, że mogą się przydać. No i co? No czas tutaj coś pobudować. Najpierw trzeba by chyba zacząć od jakichś tutaj połączeń drogowych, nazwijmy to tak. Chociaż drogami tego też nie można nazwać, po prostu jakieś takie ścieżki sobie pobuduję, aby moi mieszkańcy mogli po prostu szybciej tutaj się mogli poruszać. Okej, okay. Tego będę się chciał pozbyć. Tu mamy wielkie jezioro. Tak więc na wstępie bym sobie zaczął od wybudowania jakiegoś portu rybackiego. Okej, okay, no ja wysunę go chyba troszkę bardziej, więc chociaż nie. O, umiejscowiając go w ten sposób będę mógł zrobić od razu tam ścieżkę za tymi domami. I tak też zróbmy, tylko żeby nie było tak sztampowo, to zrobię w ten sposób. I tutaj jeszcze zrobimy o taką małą ścieżkę. Okej. Okay. A myślę, że moja mała osadka z tej perspektywy będzie znacznie ciekawsza. Okej, okay, tutaj mamy oczywiście jedzenie, to ten limit sobie podwyższę. Przynajmniej tak do 10 tysięcy. Okej, okay. Jedzenia nigdy za dużo. Przydałoby się tu jakieś miejsce, żebym mógł... Czekaj, tu nie to. Okej, okay. Mapa. Ona też w jakiś sposób może mi się przydać. Okej, okay, fajnie by było poprowadzić tam miejsce na tartak jakiś. Ewentualnie mógłbym tutaj... Nie, zróbmy najpierw tutaj. To myślę, że będzie o wiele lepsze miejsce. Okej. Okay. Tylko, że tak. Tu będą mi sadzić, natomiast tu będą... tu będą ścinać, ale jeszcze zanim do tego dojdę, potrzebowałbym dwóch robotników, którzy zaczną budować. Okej. Okay. Nie, to jest woodcutter, to nie. Ci będą mogli równocześnie sadzić i ścinać drzewa, więc zrobiłbym właśnie... ich tutaj. Doprowadzę sobie jakąś drogę do nich. Powiedzmy niech... No dobra, niech będzie tak. Chociaż pewnie i tak będą chodzić na skróty. Czterech budowniczych. Dobra, niech tak będzie. Mogę sobie troszeczkę przyspieszyć tutaj czas.
Na pewno niebywałe w tej grze jest to, że cała została zrobiona przez jedną osobę. No i serio, szacunek. Z tego, co nawet mogę chyba kojarzyć przez gościa w Ameryce, ale polskiego pochodzenia. Mogę się mylić. W razie czego możecie mnie gdzieś tam poprawić na czacie, znaczy właśnie na czacie, w komentarzach. Okej, okay. 70% to już się niedługo skończy. Będę mógł przypisać nowe osoby do połowu ryb. Także kończcie, moi drodzy. Tam już też zaczynają. Oczywiście będę musiał się tutaj zatroszczyć kilkoma ważnymi rzeczami. Po pierwsze to jest jedzenie, a po drugie, skoro mamy zimę, to też trzeba będzie tutaj zadbać odpowiednio o opał. Do czego właśnie przyda mi się tutaj woodcutter. Okej, okay, mamy rybaków, więc dopiszę tutaj 4 osoby. Okej. Okay. Zastanawiałem się, co to tutaj wyskoczyło. Ale teraz już wiem. 4 budowniczych też oczywiście już nie potrzebuję. Także tutaj już są wszystkie materiały zniesione. Teraz trzeba tylko po prostu skończyć tą budowę. No przy okazji od razu zrobię... Który mi się tutaj... O, właśnie, dobra. R-ką można obracać. Gdzie by cię to umieścić? Przy rzece raczej nie ma sensu. Ale gdzieś tutaj w pobliżu. Okej. Okay. Myślę, że tutaj będzie miał blisko do noszenia, ale bym ewentualnie mógł powiększyć jeszcze tutaj ten, to miejsce do magazynowania. Okej, okay, nie ma przypisanych ludzi, spoko, zaraz zadbamy. Czwórka. Okej, okay, spokojnie, będą ścinać, a później będą od razu sadzić w tym miejscu. Chociaż jakie mamy zasoby? 117 drewna. Tego właśnie opału niestety za mało. 13 osób w naszej osadzie i 10... Znaczy 13 dorosłych osób i 10 dzieciaków. Temperatura 12 stopni. Okej, okay, no jakoś sobie na razie daję z tym radę, więc nie ma najmniejszego problemu. W końcu to początek gry, więc co innego mogłoby się tutaj stać. Raczej nie spodziewałbym się, że przydarzy się jakaś mega katastrofa. Zastanawiam się, czy też bardziej tutaj nie zadbać o ten połów ryb. Okej, okay, no mam całe jezioro, można powiedzieć, które ma jakąś tam malutką rzeczkę doprowadzoną oraz tutaj łączące się z główną rzeką na tej mapie. Na razie jak z moim jedzeniem? Mam 1054 sztuki jedzenia. Okej, okay, nie jest tak źle. Tutaj się powoli buduje, tutaj sobie spokojnie sadzą oraz ścinają. Tutaj myślę, że taki jedną osobę bym przypisał na chwilę obecną. Dajmy jedną osobę do budowania. Okej, okay, no to jest kwestia tylko budowania. Także mogliby tutaj zacząć już coś robić. Czy z kurczakami mogę coś zrobić? Okej, okay, mogę pastwisko. Z tego co pamiętam, bardzo się opłaca tutaj budować, znaczy właściwie robić te sady. Tylko na chwilę obecną ten teren mam przeznaczony pod
wyrąb lasu i mógłbym się stąd pozbyć wszystkich kamieni, które by mi tutaj przeszkadzały. Okej. I stąd. One tutaj w zupełności nie są mi potrzebne. Także spokojnie, osoby, które nic nie robią, mogą się tym zająć. Okej, 93%, także już niebawem na ukończeniu. I przypiszę tutaj po prostu jedną osobę. W sumie nawet więcej nie mogę. Także gość teraz stąd będzie zbierał oczywiście to drewno, które zostało zebrane i zamieniał je na deski. Jako, można powiedzieć, paliwo do ogrzewania. Więc jest całkiem dobrze. Trochę bida z jedzeniem. No właśnie. Przydałaby się jeszcze jedna. Okej, tak obok siebie. Trochę to głupio będzie wyglądać. Może zrobiłbym coś takiego, tylko że z drugiej strony. Okej. Podłączę tylko jeszcze drogę. W ten sposób. I w ten sposób. Tylko tu jeszcze może z tyłu bym jakąś drogę zrobił. Taką, żeby to po... Chociaż nie, może na razie... W sumie tylko tak. Tu na pewno będzie potrzebna droga. Okej. To jest git. Możemy wyłączyć. Jak tutaj idzie im praca? No nie, to nie chcę, a chciałbym... O, właśnie. 9 tylko. No, troszkę kiepsko. Tutaj 350. A to się zaraz zacznie tam budować, więc... Mamy też 15 naszych dorosłych mieszkańców, więc... Spokojnie, gdzieś tutaj będę mógł sobie zaraz... budować nowe rzeczy. Okej, no te drzewa najbardziej by mi tutaj odpowiadało. Owocowe, żeby zrobić. Może tutaj jakiś mały sad? Nie byłby głupim pomysłem. Zrobiłbym, powiedzmy, taką ścieżkę tutaj. Może nawet troszeczkę mniej. Następnie zrobiłbym ten sad. Okej, trochę za duży. A, no do... dobra. Niech będzie taki. Co ja bym tutaj chciał? Okej, niech będą jabłka i dwie osoby do tego przypisane. Także spokojnie tutaj, jak tylko mi zrobią ten sad oraz tą drugą przystań rybacką, bo to tak chyba można nazwać, to powinno być już problem z jedzeniem rozwiązany. Nie, tu na razie bida jest trochę sadzeniem tych drzew. Okej, firewood mam na 200, więc ten pewnie niedługo zapełni mi całość, ale okej, nie ma z tym problemu. Może sobie zapełniać. Ja w międzyczasie też pewnie chciałbym jakiś dom zbudować. Może na środku jakiś... Coś innego bym zrobił. Okej, zróbmy tak. Ten dom tutaj. Tylko pech w tym, że tam nic nie mam, bo nie, nie, kamień mam. Może trzeba po prostu więcej osób przypisać do budownictwa. Wtedy zaczną coś robić. Czy tutaj sobie spokojnie już... O. Pod 500 sztuk dochodzi. Drzewka są sadzone, więc jest całkiem dobrze. Nie pamiętam, czy z tych drzew też będzie drewno.
jednak po kilku latach przerwy. No tak, wrócić do grania. Okej. Zapewne te osoby nic nie budują, ponieważ zbierają jeszcze ten. Te kamienie, które tutaj zaznaczyłem do zbierania. A. Okej, no. Dobra, to. Okej, no dobra. Przestańcie to zbierać. Zacznijcie, moi drodzy. Chociaż co najwyżej możecie. A. Żelazo. Co najwyżej, moi drodzy, możecie to później zebrać, bo to mi tutaj nie będzie totalnie potrzebne w tym małym lasku. Nic nie ma, ale widać, że już ładnie teren staje się zalesiony. Czy byłby sens? Okej, no jedzenia powoli znowu zaczyna brakować, więc wypadałoby tutaj troszeczkę szybciej budować, moi drodzy. Jak tam stoimy z opałem? No, zaraz dojdzie do limitu, więc może zwiększmy limit. Okej, do 300. Nie wiem, jakie będzie zapotrzebowanie na zimę. To jest jakby główny powód, znaczy właściwie główny problem. Dokąd to sięga? Okej, akurat do mojej farmy. Znaczy, sorry, nie farmy, tylko akurat do mojego sadu. Okej, tu już się buduję. I będę miał kolejne osoby, żeby tam móc przepisać. Także jest dobrze. Okej. Zróbmy tak. 8 osób, żeby od razu na maksa wykorzystać to zbieranie, właściwie łowienie ryb. Aha, no zaczyna się głodowanie. Okej, no ci tutaj nic niestety nie zbiorą, ale później będzie z tego niezły zastrzyk jedzenia. Tak patrzę, czy mam jakieś tutaj większe, płaskie tereny. No trochę będzie. Także będę mógł spokojnie się rozbudowywać. Tylko na chwilę obecną trzeba mocno zadbać o jedzenie. Zbieracie coś tam? Okej, no powoli, ale powoli. Wszystko ludzie od razu zżerają. Okej, 800, no, połów ryb jest mega dobry. Tutaj będzie trzeba jednak troszkę dłużej poczekać. Może jeszcze jedną przystań rybacką, będą żyć tylko na samych rybach. Ewentualnie mógłbym zrobić jakiegoś myśliwego. Czy on ma jakiś zasięg? Ma. Więc to raczej nie jest dobry pomysł. Okej, to już jest limit osiągnięty, więc na razie przystopuj, gościu. Natomiast, no trzeba będzie wybudować jeszcze. Może tutaj coś takiego, farmę taką. Myślę, że jakbym w tym miejscu posadził sobie, powiedzmy, tej wielkości, to też powinno dosyć dużo dać. Tylko że, dobra. Okej. Dobra, będziesz mi robił. To jest chyba żyto? Albo nie wiem. Ale będę potrzebował farmera. Okej, no chciałbym mieć 5, bo jednak problem z jedzeniem jest dosyć spory. Dużo też mam kamieni.
Drzewka sobie spokojnie rosną. A tutaj właśnie, teraz się zacząłem zastanawiać, czy te jabłka też... A nie, też muszą wchodzić przecież do całego tego jedzenia. To raczej byłoby głupie. Bo pamiętam, że później też ewentualnie będzie można robić alkohol z różnych właśnie jabłek i tak dalej. Okej, spoko, limit jest. Niech pozbierają trochę drewna. Okej, no jak na pierwszy odcinek to nasza mała osada trzyma się całkiem dobrze, więc na razie powiedziałbym, że na tyle koniec i trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.